Hej, hej, z tej strony Krystynati. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku The Last of Us. Kontynuujemy tutaj. Przeszukiwanie tego budynku. Tak, dokładnie. Niedawno stoczyliśmy niezłą walkę. Jak ten wielki się nazywa? Purchlak, tak? Tak, Purchlak. Mieliśmy właśnie Purchlaka. Tu jeszcze sobie przeszukamy, bo widzę, że cośik tu jest. O! Co nam się tutaj kręci? Pusta Nic szuflada. Nie ma. Patrz, misiu jest. Zobacz tutaj na te zdjęcia. Dobra. Czyli tu już chyba nic nie znajdę, nie? Nie, nie ma szans. Dobra. Tu tylko tam takie drzwi. No to otwieramy. Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. Dobra, to teraz będziemy mogli uruchomić generator. Mhm. Tylko... najpierw chyba go trzeba jakoś podłączyć. No tak wygląda, nie? Tu do tego kabla. Mhm. On już to nawet sam zrobi. Dobra, i teraz co? Tutaj. I raz, i dwa. I mamy to. Tak, spróbujmy bramę. Ha, udało się! Tak. Fajna brama. Elegancko. Szybko. Czekajcie teraz. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Tu nie. No. No hop. Konik coś nam nie chce skakać. Zero strażników. Dobra, to już sobie przeszukamy. Mhm. Chodźmy do środka. Nie spiesz się tak. Sporo fantów. A on już chce do środka. Popędza, nie? No. No, tutaj nic nie ma. Byłeś tu kiedykolwiek? Co? Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłaś żonaty? Przed chwilą. Co się stało? Zbyt wiele. Okej. Ale coś Joel już powiedział chociaż, nie? Bo tak to... chciał o tym rozmawiać. Otworzył się w końcu przed Ellie. A już jestem ciekaw, co w dwójeczce się będzie działo. No po prostu... jeszcze praktycznie całe 10 dni. No już niedługo, niedługo. Dziewięć. Dziś jest 10. No właściwie 9. Konika musisz mieć. Nie przeskoczysz. Ale czy tu powinienem przeskakiwać, czy tam iść dalej? Zaraz zobaczymy.
Tutaj jeszcze. Tu chyba trzeba iść. No tak, tu jest to laboratorium. Ale to faktycznie. To jest to miejsce docelowe. Ale faktycznie masz rację, trzeba na koniu przeskoczyć. Nawet ona już tutaj czeka. Joe. Dobra, to będziemy musieli kombinować. To musimy gdzieś podstawić. Tylko. Tylko gdzie? To no nie właśnie. Pamiętam. Aha, wiem co z tym zrobić. A, spuścić na bramę. Tak mi się wydaje. No super. Dobra, nie do końca o to mi chodzi. To teraz co? Tu gdzieś wyjdziemy? Nie. Tutaj? Nie. Tu nie. Dobra, to jeszcze nam się przyda po prostu ten śmietnik. No dawaj, dawaj. I do góry. No, plan obmyśliłeś sobie, kurczę. Czekaj, czekaj, gdzie teraz? Ale... Poczekaj, poczekaj, muszę się rozejrzeć. Drugą stronę. Czasami jak się rozpędzisz i po prostu nie patrzysz, to... Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mało, podaj mi rękę. Dzięki. Rozejrzyjmy się. Dobra, to poszukamy tutaj. Może jakieś zapiski będą, coś się dowiemy. Dobra. Co tu się stało, bo tak wygląda jak opuszczone, nie? Ale światła świecą. Tutaj chyba zaraz jakaś walka będzie nas czekać. Czujesz to? Nie no, przypominam sobie po prostu. Czekaj, tutaj chyba nie byliśmy. Nie. Ale o. Broń jakaś? Coś. A. Przydadzą się. Tam widzę stół chyba, tak? Nie, nie. Myślałem, że to będzie ten stół do modyfikowania broni, ale niestety nie. A właśnie, jak tam z pigułkami? 65. Sobiutko. Słabo, myślałam, że więcej. No ale nie było okazji nigdzie zebrać po prostu. Już dawno miałeś 65. A teraz zostałeś 25. Mam tu lekarstwo na zarazę. Jacyś chętni? Teraz tam pójdziemy, tylko jeszcze tutaj przeszukamy. Sprawdź teraz, ile będziesz miał. Ale to nie były pigułki, to rupiecie. Aha. Bo chyba pomyliłaś po prostu te klamoty z... Może. Z pigułkami. Możliw, możliw. No i coś tu będzie ciekawego. Bo jak już się ostrzem otwiera, to ulepszono mołotowy. O, proszę. Mamy piguły. Teraz mamy 80. No jeszcze, to ładnie. Jeszcze 20 i będziemy mogli ulepszyć. O, tutaj coś masz. Narzędzia. Jakieś lepsze narzędzia chyba. Tak, dzięki temu będę mógł ulepszenia robić. Dobra, teraz gdzie tu było
wyjście na tą werandę, czy tam jak to określić? Na taras. Tutaj. Tutaj. O tu. Dobra. Tu coś kojarzy, że będzie niezła akcja. Co my tu mamy? Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. O. Może ktoś został. Nie oddalaj się. Dobra, to idziemy na górę. Nie ma. O, wychodzimy, bo tu chyba będzie strzelanina jakaś. Czekaj, a co z tej strony jest? Tu nic nie ma, dobra. Zobacz, jaka seria obrazów. Wernisaż. Nie ma ciała. To dobrze, prawda? To może coś ulepszymy. To się zawsze przydaje. To jest bardzo dobry pomysł właśnie. Możesz tą bombkę zrobić. Nie wiesz co, ostrze. To też. Którą tą? Nie mogę. No, już nie ma ostrza. No nie ma ostrza właśnie. Dymna nie. Szkoda. Ale... też jest przydatna przy większej liczbie przeciwników. Czekaj, co tutaj mamy? Butelka. No, butelka nam niepotrzebna. Jeszcze tutaj obejdziemy. Pustki już ktoś oskubał. Ale za to 5 pigułek. Może jeszcze tu znajdziemy jakieś piguły. Czekajcie, tu już byłem. Byłeś tutaj. Byłem, nie? Dobra, to idziemy stąd. Tyle tych cegieł, żeby dom zbudował, nie? Dokładnie. O! To pewnie mlaskacze, tak? Nie, oni się nie chowają. Czekaj, idziemy tu. Co oni nas tu straszą? I co, już dalej nie ma? Aha, tu są drzwi. Dobra, to jeszcze. Ale to chyba ta... O! Zdjęcie rentgenowskie grzyba. Czytaj, zdjęcie rentgenowskie narośli grzybiczej na mózgu pacjenta. I to jest właśnie cały ten... To były szkielety małp, prawda? Tam na stole. Jest. No, dokładnie. Może, żeby nie ma skacza. Klika się. Świetle widy też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, no wiadomo, że sami zamienili się w małpy. Że robili po prostu na małpach eksperymenty. Zarazili je i sami i próbowali. Dyktafon z laboratorium. Dobra, przesłuchamy. Włącz. Zalety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną bardziej trzeba uśpić. Jest
Czyli to ten lekarz je wypuścił. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, jaką poszli. Wiem, szukaj mi dalej. Ale został ugryziony, więc pewnie gdzieś zaraz na niego trafiłem, z tego co pamiętam. Mhm. Ale wypuścił małpy. Co tam w szufladzie? Bierzemy. Tu jeszcze. Tylko spojrzę z drugiej strony. No proszę. No, tu już nic nie ma. O. No i to chyba on, nie? Chyba tak. Nie łudź się, nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest pieprzony projekt, to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty. Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drodze. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Nie, tutaj chyba nikogo nie strącę. No raczej nie. Masz ograniczoną widoczność. Czekaj. Nie szalej, nie ma nikogo. Czekaj, ale którędy my mamy wyjść? Czekaj, Eli. Tu wszedłeś z Eli. Musisz tam wrócić. Cofnij się. Prawo. Tutaj nie. No. O! Gdzie on jest? Ja go załatwiłem. Ej, też sobie Eli dobrze. Kolesia. Nie, czekaj. O. To lepsze. Trochę zamieszania się zrobiło, bo to często tak się dzieje, jak się w drzwiach walczy. Biegną tam. Widzę. Co my możemy zrobić? Spróbujemy podejść. To był dobry pomysł z tą dymną bombą. Czekaj. Uważaj! Musisz cofnąć sobie życie. Się robi. O! Czekaj. Czemu on tak wolno wyciąga broń i to dwa jeszcze nie... strzały widzisz i już masz żółte. Normalnie byś nie przeżył, ale tutaj... Ja nie chcę być tak upierdliwa, ale mógłbyś sobie cofnąć życie. Dobra, czekaj. Póki jest chwila.
Jasne. Bo już tam kolesie trzej przyszli. A nie mogę mołotowa, bo tego też nie mogę. Dobra. Gdzie oni są? Tu jest jeden. Eli tam walczy. A jeśli walczyła, to już sobie poradziła. Za tobą! Gdzie? Tu. Wieprzyć go. To czasami zanim broń wyciągnie. Ilu ich jeszcze będzie? To znaczy, ilu ich jest? Na pewno tutaj zaraz jakiś wyskoczy. Mhm. Świecę dymną sobie rzucili, no popatrz. Tu sprawdzałeś? A? Widzę. Dobra. Może będziesz mógł apteczkę niedługo zrobić. Nie wiem, teraz tutaj? No tak. Czekaj. Tutaj nie wiem, czy jest sens. Nie, bo tu wrócę się. Muszę zejść po schodach. Mhm. Na dole będzie jazda. Czujesz tą gadę, Skara? Mhm. Rurka. Czekaj. Kolejny. Ile on tej krwi jeszcze tam ma? Nie wiem, ale... Czekaj. Ach, ten Colt. A nie podoba mi się ta broń. Muszę zmienić. Zwykły taki pistolecik. No teraz piękne obrazy. A, prawdziwa widzisz. Sztuka. No, przypomina mi się serialowy Dexter. Sztuka rozbryzgu. To jest fajne. Uj. Dawaj. No weź go. Ach. O kurde. Au. Widzisz tą plamę w krwi? Mhm. Powiększającą się. O rany. Muszę ci pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy. Teraz. Okej. Dostań się do konia. No dobra, spróbujemy tutaj przebić się. Al Joel mocno po prostu oberwał i słania się. Dasz radę przejść? No dawaj, przechodź. Jezu. Szybko! Widzę cię. Kurwa. Dobra. Patrz go. Ty zostajesz tu, a ja go zajdę z boku. Gdzie mówisz strzelać? Co pamiętam? No, aż ty.
No i spieprzaj nam tutaj, kurczę. Mało brakowało i by Joela zabił. Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! No dobra. Szybciej! No dawaj, Joel, dawaj, jeszcze kawałek. Idziemy! Jak czysto, to idziemy. Oj, Joel, słabnie. Dasz radę. Dużo krwi stracił. No, i ciemno się robi. Szkoda, wylot przebiło. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. Nie ma gdzie iść, nie? No ale wiesz, dobrze z nim rozmawia, bo sam już pewnie by się chętnie położył. I dał za wygraną. I zasnął, nie? Pięknie go rozwaliła. Ale też oberwała. Joel! No w sumie w bronią trafił. Chodź! Wybił jej. Tak? Dobrze mówię? No przewrócił ją przecież. Ale siła uderzenia głównie spadła na broń, z tego co zauważyłem. No, jeszcze kawałeczek. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. Chodź. No, dawaj. Jeszcze tutaj. Konia chciał ukraść. Chodź. Weź, przyprowadź konia. Gdyby nie ten koń, to by nie mieli szans. No, ona by go nie zaniosła. A miejscówki tutaj też by dobrej nie znalazła. I tak Joel się trzyma. Chyba uciekliśmy. Joel? Joel! Joel! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! No i mamy zimę. Sporo czasu minęło. Zajec, ale jaki puszysty. Był. Nie wystarczy nam na długo. No, ale tutaj jest większa zwierzyna. Koń chyba mięsa nie je, nie? Gdzie poszedłeś? Okej. Polowanie już sobie zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nam szybko to pójdzie. A na razie dzięki wielkie za oglądanie. Jak wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco. Cześć, do zobaczenia. Cześć.